przejdźmy teraz do widoku kamery, czyli z ekranu głównego wciskamy niebieski przycisk GoFly i jesteśmy przeniesieni w tym momencie do widoku z kamery. Jak widać, mamy kilka charakterystycznych tutaj ustawień i miejsc. Może pokażę to w ten sposób, żebyśmy byli na ciemnym tle. Górny pasek cały to są ikony, które mówią nam o informacjach bezpośrednio związanych z lotem, takie jak informacje diagnostyczne, tryb lotu, poziom naładowania akumulatora, zasięg, czas pozostały lotu. Natomiast na dole mamy telemetrię, jest też histogram widoczny. Po prawej stronie mamy ustawienia zdjęciowe i wideo i możliwość odtwarzania. Zróbmy w takim razie teraz tak, w jaki sposób powrócić do głównego ekranu. Poprzez strzałeczkę w lewym górnym rogu wracamy GoFly i teraz prześledźmy poszczególne elementy tego menu. T-Mode na górze po lewej to jest tripod. Jeżeli przełączymy z pozycji kontrolera N Normal, S Sport. Czyli przełączamy tylko i wyłącznie z pozycji samego kontrolera. W Mavicu Mini możemy dokonać tego przełączenia bezpośrednio z aplikacji. Tutaj nie. Takeoff permitted. Tutaj jest to są nasze informacje diagnostyczne. Czyli po kliknięciu na Takeoff permitted, tu oczywiście mogą być inne też informacje, są nasze ustawienia. Na przykład auto return home, czyli to jest powrót do domu na jakiej wysokości automatyczny. Następnie mamy maksymalna wysokość, ja zwykle około 120-150 ustawiam maksymalnie. Maksymalny dystans, możemy go oczywiście zmniejszyć, powiedzmy na około 800 metrów, wystarcza. Karta pamięci, stan karty pamięci, tutaj mamy też i czas, jaki pozostaje nam do nagrywania, 24 minuty, przy danych ustawieniach. I to są te informacje, które mamy na bieżąco. Można z tego poziomu też sformatować kartę, ale to jest mniej więcej tyle, co robimy, czyli to jest ta diagnostyka. Następna ikona to jest ikona sond samych, czyli przednie i tylne sondy, obstacle avoidance, ona jest nieaktywna. Następnie mamy ilość satelit i zasięg, to jest też nieaktywne. I informacje o naszej baterii inteligentnych. Temperatura baterii 24,7 i napięcia na poszczególnych tych trzech celach. One są równo rozłożone 4,29, 4,28 V na każdej celi. Widać, że to jest bateria trzycelowa w tym wydaniu i tak to wygląda. Trzy kropeczki są bardzo ciekawe. My sobie te menu poszczególne omówimy za chwilę, ale właśnie po naciśnięciu trzech kropek, jeszcze raz pokażę jak to zrobić, w prawym górnym rogu przechodzimy już do konkretnych menu, do tego menu głównego. Następnie poniżej mamy ustawienia foto i wideo i to jest cały ten nasz całe menu foto, wideo i trybów kreatywnych, bo tutaj jak widać mamy zarówno fotograficzne ustawienia, jak i możemy wybrać tryb wideo, quickshoty, hyperlapsy albo panoramę. I dalej, jeżeli chodzi już o poszczególne tryby, możemy dokonać też już samych ustawień. Część trybów jest takich, jak na przykład quickshot, zwróćcie uwagę, że trzeba podnieść dronę. I podobnie jest, jeżeli chodzi o panoramę. To są te trzy ustawienia, kiedy powinniśmy mieć drona naszego już podniesionego w powietrzu, żeby dokonać ustawień. Następnie, jeżeli chodzi o foto i wideo, można to zrobić z pozycji naszej ziemi, czyli z pozycji gruntu. Omówmy teraz w takim razie ustawienia fotograficzne, tak, bo to jest nasz podstawowy tryb. Mamy tutaj albo pojedyncze zdjęcia, single photo, albo zdjęcia 48 megapikseli, czyli wykorzystujemy całą rozdzielczość matrycy z pojedynczymi pikselami, bez grupowania. Następnie mamy zdjęcie smart, to jest zdjęcie o większym zakresie dynamicznym. AEB to jest sekwencja 3 lub 5 zdjęć, które możemy złożyć w Lightroomie. Od najciemniejszego zdjęcia po zdjęcie jaśniejsze i dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dobrą rozpiętość tonalną czy dynamiczną. 3 lub 5, takie mamy opcje. I to jest to, jeżeli chodzi o fotografię. Panorama, jest jeszcze oczywiście burst photo, czyli naciskamy i mamy robionych 3, 5 lub 7 zdjęć. Jest też timed shot, czyli to są timelapsy co 2 aż
Począwszy od 2 aż do 60 sekund, to jest interwał tych timelapsów. Tryb panoramiczny został przeniesiony, jest wydzielony osobno, czyli zdjęcia panoramiczne są tutaj na samym dole w tym menu głównym. Przejdźmy teraz do ustawień wideo. I tutaj mamy wideo normalne, wideo HDR o dużej rozpiętości tonalnej. Mamy też wideo slow motion, czyli w zwolnionym tempie. Zostało to w ten sposób wydzielone. I tutaj, jeżeli chodzi o wideo, trzeba jeszcze popatrzeć, jak wyglądają dane parametry i możliwości ustawień. Wideo normalne w 4K maksymalnie w 50 klatkach w Polsce. Jeżeli chodzi o wideo w 2.7K, to samo w 50, ale już w 1080. Możemy przejść na przykład do slow motion i widać, że tutaj mamy do dyspozycji albo 120, albo 240 klatek. To jest ten tryb wideo, o którym mówiłem. HDR jest to bardzo ciekawy tryb, dlatego że tutaj mamy możliwość uzyskania od razu na podglądzie bez postprodukcji bardzo fajnych ujęć o szerokim zakresie dynamicznym. Quickshoty, to menu jest niedostępne, dopiero pokażę w momencie, kiedy wystartujemy. Hyperlapse jest dostępny w tym momencie bez startowania. Dobrze. I tutaj mamy Free, Circle, Course Lock i Waypoints. Ustawienia Hyperlapse i samą funkcjonalność omawiam w odrębnym dziale szkolenia. To samo dotyczy Quick Shots i właśnie Hyperlapse. I panorama również wymaga podniesienia się. Kolejny nasz klawisz na tym ekranie głównym podglądu z kamery to jest spust migawki. W tej chwili uruchomiłem nagrywanie. Jeżeli przełączymy w tryb fotograficzny, możemy dzięki temu klawiszowi wykonać zdjęcie. W tej chwili jesteśmy w trybie fotograficznym, wykonujemy zdjęcia. Kolejny klawisz niżej to jest odtwarzanie, czyli play. Play pokazuje nam dokładnie to, co było wcześniej wykonane, te fotografie i zdjęcia. Z tej pozycji możemy też przenieść je do pamięci lub też podejrzeć tylko podgląd tego, co jest na karcie. Kolejne sprawy to są ustawienia ekspozycji. Ekspozycja automatyczna lub manualna. Jeżeli jest kłódka otwarta, to jest automatyczna ekspozycja. Jeżeli jest zamknięta, to jest zablokowana ekspozycja. I kompensacje, które możemy ustawić w zakresie od -0,3 do +0,3, czyli albo doświetlić ujęcie, albo nie doświetlić, w zależności od tego, jaki charakter nasze zdjęcia mają. W ustawieniach manualnych możemy zmienić jeszcze migawkę, czyli czas naświetlania, czułość, ISO jesteśmy w stanie zmienić w ustawieniach manualnych, ale też poprzez właśnie zmianę, wpływa to poprzez zmianę parametrów takich jak shader czy czułość, wpływa to na manual metering, czyli kompensację ekspozycji. Następna ikona, którą mamy w środku na dole, to jest ikona lokalizacji drona w stosunku do nas. W tej chwili jest za nami, więc to nie pokazuje się dobrze. I kolejna ikona to już są ustawienia telemetrii. Czyli 0 metrów na sekundę, 0 metrów na sekundę, odległość, wysokość 0 i odległość 1 metr od nas. Tu mamy też histogram aktywowany, można go zdeaktywować i też możliwość już take-off, czyli ruszenia. Ja teraz dźwignę trochę kamerę. Przełączymy się w tryb wideo w takim razie automatyczny, tak jak chciałbym w automatyczny może wideo HDR, tak? Żeby niebo nie było prześwietlone. I teraz zobaczmy, w jaki sposób ruszyć. Spróbujemy wystartować. Zobaczmy w takim razie, w jaki sposób wystartować. Przyciskamy ikonę po lewej stronie ze strzałeczką na górze i następnie take off trzymamy. Trzymamy. Dron ruszył. Wystartował teraz. Tak? Dźwigniemy go i polecę do przodu. Polecę do przodu około 50 metrów, po to, żebyśmy mieli tutaj ciszę, ale dzięki temu pokażę funkcjonalność pewnych tutaj pewnych czynności czy trybów, których nie byliśmy w stanie pokazać bez wzniesienia się w powietrze. Zatem kolejne rzeczy omówię już w następnym dziale. Natomiast tutaj to, co chciałbym podkreślić, jak bardzo zmienił nam się wygląd tego ekranu głównego, czyli poglądu z kamery. Mamy tak, in-flight, czyli lecimy w tej chwili, to jest ta sygnalizacja. Mamy 17 satelit w zasięgu. Możemy lecieć 28 minut i 17 sekund. Bateria ma w tej chwili 89% naładowania.
I też telemetria nam pokazuje na dole po lewej, że jesteśmy na wysokości 8 metrów, na odległości 80 metrów od nas. To nam pokazuje telemetria. Następnie, jeżeli byśmy chcieli na przykład przejść do takich trybów jak Quick Shots, już w tym momencie możemy i tutaj do wyboru są te tryby, które omawiam w osobnym dziale odległości. Możemy też przejść stąd do Hyperlapse, które również omawiam w osobnym dziale jako studium przypadku i do zdjęć panoramicznych. Fantastyczna sprawa, te zdjęcia panoramiczne też pokażę w osobnym dziale, żeby nie zajmować tutaj tak dużo czasu. Wracamy do trybu wideo w takim razie, wideo HDR w 27K. Żeby nagrać teraz wideo, wciskamy albo klawisz na kontrolerze, ten, tak, teraz nam się rozpoczęło, albo poprzez naciśnięcie ikony tej migawki czerwonej na górze. W tej chwili zastopowałem i mamy fragment wideo nagrany. To jest tyle, jeżeli chodzi o ikonę główną. Tu jeszcze mapę możemy aktywować w prawym rogu, albo na cały ekran, albo tą mapę można zmniejszyć. Ja w tej chwili nie mam zasięgu, akurat karta jest nieaktywna w tym momencie, ale można tutaj też podejrzeć już plan, nawet satelitarną mapę też można z tej pozycji wywołać. Czyli albo bardzo mała miniatura, albo większa miniatura, albo po kliknięciu kolejnym na tym mamy możliwość już korzystania z całej dużej mapy. To wszystko, jeżeli chodzi o tę część. Za chwilę pokażę, jak wygląda ustawienie tego głównego menu, które mamy na ekranie po prawej stronie, te trzy kropeczki po prawej stronie na górze. Dziękuję serdecznie za uwagę.